Zabezpieczenie się przed zębami szczupaka to dla spinningisty w zasadzie kluczowa sprawa. Każdy z nas zanotował niejedną obcinkę. Używam trzech materiałów. Fluorokarbon, rzecz, która pojawiła się na rynku nie tak dawno, czyli regenerator, i klasyczne stalowe przypony. Te sztywne metalowe przypony używam niemal wyłącznie podczas jerkowania, czyli łowiąc przynętami, które mocno odchodzą na boki i mają tendencję do zabierania kotwicami całego zestawu. Regenerator, bardzo miękkie tworzywo, taki związek polimerów, który jest bardzo odporny na zęby szczupaka. Naprawdę średnica 1 mm daje nam niemal całkowitą gwarancję, że żaden szczupak nie przetnie i nie odpłynie nam sprzętu w pysku. Łatwo się to wiąże. Mniejsze średnice doskonale sprawdzają się podczas używania wszelakich przynęt gumowych, gdyż po pierwsze zabezpieczają przed jakimiś przyłowami w postaci szczupaka, a po drugie te miękkie tworzywo zupełnie nie ma wpływu na jakość pracy nawet małej gumki, lekko uzbrojonej. I fluorokarbon, chyba najbardziej powszechne i znane tworzywo. Bardzo sztywny. Używam go do wszelkiego rodzaju swimbaitów, gliderów, do tych wszystkich przynęt, gdzie potrzebujemy sztywności, natomiast także materiału, który jest całkowicie niewidoczny pod wodą. Polecam te trzy materiały, które w zupełności nam wystarczą.